Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Poczucie Siebie. Bardzo się cieszę, że tu jesteś. Ja mam na imię Klaudia, jestem certyfikowanym coachem i studentką psychologii. Wspieram ludzi w odkrywaniu ich wewnętrznego potencjału. Witam Cię serdecznie w mojej przestrzeni, w której pokażę Ci, że kluczem do wewnętrznej przemiany jest zrozumienie, pokochanie i zaakceptowanie siebie, takiego jakim jesteś, tu i teraz. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Dzień dobry. No to teraz się przyznać, kto przeskipował intro <laughs> i nie dowiedział się czegoś ważnego. Jeżeli przeskipowałeś, przeskipowałeś intro, to zachęcam cię do tego, żeby się teraz cofnąć i przesłuchać, bo jest tam mała zmiana. Mianowicie ukończyłam szkołę coachingu i mogę nazywać się certyfikowanym coachem. Jaka była moja intencja ku temu, żeby Pójść do takiej szkoły coachingu. Szłam tam z intencją sprawdzenia siebie. Szłam tam z taką intencją, żeby ktoś sprawdził moje kompetencje, bo gdzieś prowadziłam już z wami konsultacje i były osoby, które całkowicie to rozumiem, jest to całkowicie normalne, nie były pewne moich kompetencji i nie potrafiły mi przez to zaufać. Nie wszyscy, ale zdarzały się takie osoby i oczywiście to rozumiem. W czasach, kiedy każdy może nazywać się coachem, mentorem, czy nawet niektórzy nazywają się psychologami bez studiów, ale to to już w ogóle jest hardcore, możemy się bać, możemy nie ufać. Jest wysyp tego, jest to dla wielu osób po prostu sposób na biznes, ja, ale oczywiście nie mówię konkretnie o jakich osobach, nikomu nie przypisuję konkretnie takich intencji. Jednak da się zauważyć, że jest takie coś. Poza tym, nawet osoby, które nie prowadzą sesji coachingowych, tylko na przykład są motywatorami, nazywają się coachami. Więc no całkowicie jest to zrozumiałe, że ludzie nie ufają osobom w internecie i nawet uważam, że taka pewna doza ograniczonego zaufania to jest wskazana. Dlatego uznałam, ok, Klaudia, jesteś pewna siebie, jesteś pewna swoich kompetencji. Więc niech ktoś to sprawdzi, tak? No i poszłam. I rzeczywiście zostały sprawdzone moje kompetencje, została sprawdzona moja wiedza, ale to nie jest tylko to, co dostałam w szkole coachingu. W szkole coachingu, jeszcze oprócz wsparcia, też oczywiście mentorów. Dostałam mnóstwo fajnych narzędzi. Zdobyłam jeszcze inne umiejętności, o których w ogóle nie miałam pojęcia. Zmieniła się jakby moja perspektywa. No, jestem zachwycona, jestem zachwycona, bo teraz wiem, że mogę Wam po pomagać jeszcze lepiej w jeszcze większym zakresie i mam do tego naprawdę świetne narzędzia. Jednym z takich narzędzi jest praca z perspektywą. I o tym opowiem trochę na końcu odcinka. A najpierw porozmawiamy sobie o empatii. O takiej prawdziwej empatii. Bo na empatię też trzeba uważać. Trzeba uważać po pierwsze, żeby nie być nadmiernie empatycznym. O tym też już nieraz mówiłam w odcinkach, że nadmierna empatia jest szkodliwa. Zarówno dla tego empaty, jak i dla osoby, wobec której jest ta osoba empatyczna. Bo w żaden sposób jej nie pomaga. A po drugie, często empatami tak głośno nazywają siebie osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości albo osobami wysokowrażliwymi. I tutaj też mówiłam nieraz w podcaście, że czasami okay, przylepiamy sobie taką etykietkę i dzięki temu możemy jakoś pracować. Czyli na przykład zauważysz u siebie, że faktycznie niszczysz siebie, będąc nadmiernie wrażliwym, nadmiernie empatycznym. I zaczynasz nad tym pracować, zaczynasz szukać powodu, dla którego jesteś nadmiernie empatyczny czy, czy wrażliwy. Na przykład w dzieciństwie znajdujesz to, zaczynasz nad tym pracować, i twoja osobowość może się gdzieś tam zmienić, możesz zmienić swoje przekonania. Natomiast są osoby narcystyczne, które właśnie podkreślają to, jakie są wrażliwe i empatyczne, tylko po to, żeby zakryć swoją prawdziwą osobowość. To też temat rzeka, też temat na jakiś osobny odcinek, dlatego dzisiaj porozmawiamy o takiej prawdziwej empatii. Czym jest, jak ją pielęgnować, po co nam ona? No i przede wszystkim, czy warto czasami włożyć czyjeś buty? Zaczynamy. Czym jest empatia? Empatia to nie jest takie logiczne rozpoznanie, czyli na przykład on cierpi, jemu ktoś umarł, on płacze. To jest takie suche opisanie faktów. Natomiast empatia to jest coś, co wypływa z wewnątrz, z serca, jest prawdziwa, o tym się też tak nie trąbi na prawo i lewo. No zresztą często tak jest, że skoro o czymś trąbimy na prawo i lewo, to chcemy może coś innego zakryć. Więc taki, taka prawdziwie empatyczna osoba, oprócz takiego nazwania, że okej, okay, widzę, że cierpisz. Współodczuwa. To jest taka zdolność współodczuwania tych emocji, nie mylić ze współczuciem. Możemy się wczuć w położenie drugiej osoby, lepiej zrozumieć perspektywę drugiej osoby. Jak ma nam to pomóc w budowaniu relacji? Po pierwsze, wychodzimy poza czubek własnego nosa. I na przykład, kiedy jesteśmy z kimś w trudnych relacjach, mimo wszystko dążymy do tego, żeby w jakiś sposób zrozumieć tę osobę. Dlaczego zachowuje się w taki, a nie inny sposób? Co za tym stoi? Może jakie miała też dzieciństwo, no bo skoro zaczynamy rozumieć siebie, że gdzieś tam um, zapisane są w naszej podświadomości pewne reakcje automatyczne, no to jeżeli u nas są zapisane, to u innej osoby może też. Więc nawet jeżeli są to trudne relacje, możemy je ulepszyć i pogłębić. Po drugie, empatia bardzo pomaga w budowaniu zaufania. No bo wyobraź sobie, że komuś się zwierzasz, a ta osoba cię nie słucha, błądzi myślami, czeka tylko na swoją kolej, aż będzie mogła ci coś odpowiedzieć i doradzić. Albo ci powie, będzie dobrze. Ale właśnie to, że my tak chcemy doradzać, i to mi też właśnie uzmysłowiła szkoła coachingu, bo tam nie ma doradzania. Tam wierzysz w możliwości swojego klienta. Wierzysz w to, że ma takie zasoby, aby sobie poradzić? No i moim zadaniem jako coacha jest wydobyć na powierzchnię, wykazanie klientowi, że ma te zasoby. Ale wrócę tutaj, tak typowo, do relacji. No jeżeli ktoś nas nie słucha, chce nam doradzić za wszelką cenę, te rady są w ogóle nietrafione, nie spyta się. Ta osoba, jak mogę ci pomóc? Widzę, że cierpisz, tylko no ja na twoim miejscu to, 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 tamto. To nie miałabym zaufania do takiej osoby. Nie wiem jak ty. Ja wiem, że trudno takie osoby. Nie ma co się dziwić, bo żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie każdy ma do, pięć groszy do wtrącenia, ale znajdują się takie perełki. I czasami naprawdę wystarczy wysłuchać. I widać po mimice. Że ta osoba się wczuwa w Twoje położenie i chce ściągnąć z Ciebie ten ciężar, i z taką osobą tworzy się więź, buduje się zaufanie. Po trzecie, dzięki temu, że okazujemy empatię innej osobie, możemy ją wesprzeć emocjonalnie, i na odwrót, dzięki temu, że ktoś właśnie próbuje wczuć się w nasze położenie, jest dla nas takim wsparciem. No czy w dzisiejszych czasach takie wsparcie emocjonalne nie jest bardzo ważne? Oczywiście, że jest. My tego potrzebujemy. Jeżeli osoby, które są samotne, są nie dość, że narażone na różne zaburzenia emocjonalne czy psychiczne, ale także na choroby psychosomatyczne. Więc my potrzebujemy tego wsparcia, potrzebujemy tego, żeby ktoś nas zrozumiał. No Nie miałeś nigdy takiej sytuacji, że jak opowiadasz coś komuś, ktoś się naprawdę wczuwa w twoje położenie i mówi. Po prostu dokładnie to, co potrzebujesz usłyszeć, i mówisz coś takiego: Wow, ty to mnie rozumiesz. Czy to nie jest największe, najpiękniejsze wsparcie, jakie można dostać? Nikt mnie nie rozumie tak jak ty. Moim zdaniem to jest przepiękne. Wspomniałam o samotności, i muszę tutaj dodać, że nawet jeżeli ktoś ma wielu przyjaciół, albo nawet niewielu, powiedzmy, że ma czwórkę najbliższych przyjaciół, i żadna z tych przyjaciół nie potrafi wesprzeć emocjonalnie. To ta osoba tak naprawdę jest sama, czuje się sama. I jaka jest różnica między tym, że nie masz przyjaciół, a masz przyjaciół, którzy nie potrafią cię wesprzeć, którzy są tylko z jakichś innych powodów albo dlatego, że to ty potrafisz ich wysłuchać, ale oni ciebie już nie. No trochę słabo. Zwłaszcza, że żyjemy w takim pędzie, że czasem warto się zatrzymać. Po czwarte, empatia bardzo pomaga w rozwiązywaniu konfliktów. I tutaj już pomału zacznę wspominać o pracy z perspektywą, ponieważ zdarza się tak, że przychodzi klient na sesję i mówi nie mogę dogadać się z moją teściową. Mam słaby kontakt z moją mamą, z moim tatą od wielu lat. Bardzo często kłócę się z partnerem. Nie rozumiem swoich dzieci. I wtedy... Cała na biało wchodzi perspektywa, w której ubieramy czyjeś buty. I nagle, magicznie, zaczynamy rozumieć, ale tak prawdziwie rozumieć nie na zasadzie: No dobra, może rzeczywiście on jest zmęczony po pracy tylko my wczuwamy się, że okej, okay, mój mąż mnie kocha tylko nie jest w stanie ze mną rozmawiać po pracy. Moi rodzice mnie kochają, ale mają gdzieś tam pewne schematy, przez które ciężko im się przebić, i tak dalej. Dlatego ja bardzo lubię pracę z perspektywą. I kiedy myślałam, jaki odcinek nagram pierwszy, kiedy powiem Wam, że jestem certyfikowanym coachem, to wiedziałam, że będzie o tym, bo to jest niesamowite narzędzie, dzięki któremu Ty zaczynasz dostrzegać. Pewne rzeczy, zaczynasz wchodzić w buty tej drugiej osoby, z którą masz na przykład konflikt albo słabe relacje. I ja tutaj nie robię nic. <laughs> ja tutaj tylko cię przeprowadzam przez sesję. Ale wszystkie wnioski są twoje. Nagle ci się rozszerza perspektywa. Nagle ty masz taki po prostu szok, że to wszystko było w tobie. Te odpowiedzi na twoje pytania, one były w tobie. To jest piękne, że w żaden sposób tutaj nie doradzasz. I tutaj tak odejdę do od tematu, ale na przykład są inne narzędzia coachingowe, że ty się zastanawiasz, czy otworzyć własny biznes, czy iść na pracy, do pracy na etat. No bo teraz wszyscy na Instagramie mówią, że jak idziesz na etat, to jesteś po prostu nieudacznikiem i musisz otworzyć własny biznes i musisz podróżować 365 dni w roku, bo inaczej to nie osiągnąłeś sukcesu. Ale je, kiedy ty do mnie przychodzisz, to ja jestem pusta. Ja jestem czystą kartką. Ja zapisuję to, co ty do mnie mówisz. I to ty podejmujesz decyzję na podstawie Twoich potrzeb, zasobów, m, przekonań. I nie na podstawie tego, co mówi Ci mama, co mówi Ci siostra, co mówi Ci Instagram, co mówi Ci influencerka, czy co Ci mówi coach. No tutaj w ogóle nie ma takiej sytuacji. I podobnie jest z perspektywą. Ja tobie nie powiem, no dobra, ale pomyślałaś, że może ten twój mąż to jednak jest zmęczony, jak wraca o 20 do domu, a ty, wracasz, a ty pracujesz w biurze od 8 do 16 i masz czas na to, żeby się choćby położyć. Nie ma czegoś takiego w pracy z perspektywą, w pracy z coachem. No ale dobra, przechodzimy do dalszego punktu. O tym już nieco wspominałam, że tworzą się takie więzi społeczne, ale także dzięki empatii rozwijamy swoje umiejętności interpersonalne, co jest nam potrzebne nie tylko w takich bliskich relacjach, ale także w relacji z klientem i to nie tylko, kiedy jest się psychologiem czy coachem. Ale po prostu, kiedy pracujemy z klientem i chcemy się wczuć w jego potrzeby, w jego sytuację, może to, żeby nie wpychać na siłę komuś produktu, który, który musimy sprzedać, tylko żeby dopasować go do możliwości i zasobów pieniężnych, finansowych naszego klienta. Że nie jest dla nas najważniejsze, żeby się nachapać i jak najwięcej zarobić, tylko żeby ten klient był zadowolony. A jeśli klient jest zadowolony, to do nas wraca. I ostatnia rzecz to po prostu najzwyklejsze w świecie poprawa komunikacji. Komunikacja bez niepotrzebnych barier, bez niepotrzebnych filtrów, nadinterpretacji. Po prostu słuchamy. Miałeś taką sytuację, że dzielisz się czymś ważnym i ta osoba zaczyna ci odpowiadać, i masz takie ja o niebie, ono chlebie. Tak, tak jakby ta osoba w ogóle ci nie słuchała. Dodaję coś sobie. Jejku, dla mnie to jest bardzo niekomfortowe, kiedy ktoś coś sobie dodaje albo mm, wymawia mi jakieś emocje, które nie są moje. I mam takie: Kurczę, gdybyś mnie naprawdę słuchał, słuchała, to byś bazowała na moich słowach. Gdybyś faktycznie chciała poznać mój stan emocjonalny, bo nie potrafisz um, rozróżnić moich emocji, Zapytałabyś, co teraz czujesz? Odcinek o zniekształceniach poznawczych nagrywałam jeszcze w pierwszym sezonie. Naprawdę czasami lepiej się nie odezwać, być po prostu przy tej osobie i ją wysłuchać, niż dodawać swoje pięć groszy, no bo my będziemy interpretować rzeczywistość. My mamy swoje schematy, mamy swoje przekonania i właśnie empatia to jest też wyjście poza ten schemat. Że ktoś może coś przeżywać inaczej. I wtedy na przykład nie mówimy he, he, inni mają gorzej, tylko rozumiemy perspektywę tej osoby. No to jak być dobrym przyjacielem? Jak rozwijać tę empatię? Jak rozwijać to zrozumienie dla innych ludzi? No to już wspominałam, przede wszystkim uważnie słuchać i wyrobić sobie taki nawyk mindfulnessowy. Że kiedy przychodzą nam jakieś myśli do głowy, o wiem, co bym ci mogła doradzić, to wtedy zrobić taką pauzę w swoim umyśle i powiedzieć sobie: Nie, nie chcę. To, co ja myślę, teraz nie jest ważne. Ważne jest to, co przeżywa mój przyjaciel. Ja często podkreślam, że ja też nie jestem taka wzorowa w tym. Tym bardziej, że mój umysł jest naprawdę bardzo aktywny i nawet w trakcie medytacji, kiedy naprawdę staram się ćwiczyć ten umysł, to te myśli cały czas napływają. Mam też taki temperament, że lubię od razu coś powiedzieć i naprawdę, gdyby nie mindfulness, to nieraz bym się nie ugryzła w język. Poza tym, lubię gadać, to, to też chyba słychać, nie? <laughs> Już tam dziesiąt tych odcinków nagrałam, no to chyba chyba wiadomo, że lubię mówić. I tutaj też praca jako coach pomaga mi to wypracowywać, to żeby jednak słuchać, a nie mówić. Poza tym są też takie trzy etapy coacha tak zwane, czyli pierwszy etap to jest to, że coach stawia się w roli eksperta i uważa, że wie lepiej i tylko czeka właśnie, aż klient skończy mówić, żeby mu doradzić. Drugi etap, no to jest taki, jeżeli jest się w tym drugim etapie, to fajnie, no bo wtedy się słucha, naprowadza tego klienta. A trzeci etap to jest taki level up, w którym naprawdę wczuwamy się w sytuację klienta, potrafimy rozpoznać jego emocje i dzięki temu jeszcze lepiej go naprowadzić. Ale tak naprawdę i drugi, i trzeci etap jest super. Najgorzej, kiedy jesteśmy w, w roli eksperta i my wiemy najlepiej, co jest. Prawdą uniwersalną, absolutną i co jest najlepsze dla tej osoby. No to jest ogromna pułapka, w którą można wpaść i jako osoba, która się tym zajmuje profesjonalnie, no i jako przyjaciel. Dlatego, jak rozwijać empatię, punkt pierwszy po prostu słuchaj. I od razu punkt drugi bądź obecny. No to. Mindfulness oczywiście się przydaje do wszystkiego. Mindfulness pomaga w tym, żeby rozbijać empatię, współczucie, no bo kiedy mamy taką praktykę formalną, w której obserwujemy swoje myśli, obserwujemy to, jak do siebie mówimy, co tam nam przychodzi do tego umysłu i potrafimy to zauważyć, że nasz umysł oddryfowuje i powrócić na te dobre tory, to nawet kiedy jesteśmy w trakcie rozmowy. I ten umysł zacznie nam błądzić, to my potrafimy złapać ten moment, że o matko, przez chwilę się wyłączyłam. Chcę być w 100% dla tej osoby. Warto też wyłączyć telefon, wyłączyć powiadomienia. Zdarza się tak, że czekamy na jakiś ważny telefon. Nie zdarza się to często, ale może się tak zdarzyć: no to wtedy poinformować taką osobę, powiedzieć jej, że jesteś dla mnie najważniejsza w tym momencie, ale muszę mieć włączony telefon, bo. Coś się dzieje ważnego, na pewno ta osoba też to zrozumie. Ale bądź obecny duchem, nie tylko ciałem. Nie musisz być mistrzem w odczytywaniu czyichś emocji. Wystarczy, że po prostu spytasz. Nie musisz czytać komuś w myślach, żeby wiedzieć, jakie ta osoba ma teraz potrzeby. Możesz po prostu spytać: Co teraz czujesz? Czy chcesz dać ujście swoim emocjom, czy chcesz sobie popłakać? Czego teraz potrzebujesz? Jak mogę Ci pomóc? Czasami tak obserwuję, że ludzie, może też ja czasami, chcę pomóc nie dlatego, żeby faktycznie pomóc tej osobie, tylko żeby pomóc sobie. Że mam taką jakąś silną potrzebę udzielenia pomocy i nawet nie spytam, czy ta osoba tej pomocy chce. Moim zdaniem to jest niegrzeczne. Jeżeli komuś na siłę wciskasz swoją pomoc, nawet jeżeli ta osoba jej potrzebuje, ale nie chce od Ciebie pomocy, albo może być tak, że potrzebuje pomocy, ale innej, wtedy takie jest zakłopotanie nie? tej osoby. Niby chcesz jej pomóc, ale potem się denerwujesz, że ta osoba nie chce przyjąć od Ciebie pomocy. Może w danym momencie jej nie chce. Możesz też zaproponować, że okay, jeżeli teraz nie chcesz pomocy, to pamiętaj, że w każdej chwili możesz do mnie zadzwonić. I jeżeli będzie to w mojej mocy, to chętnie ci pomogę. Ale też nie robić czegoś na siłę, bo warto sobie wtedy odpowiedzieć na takie pytanie, komu ja chcę pomóc? Może chcę wyjść na kogoś, kto jest taką dobrotką i, i pomaga. Pomoc też musi mieć sens. I żeby była doceniona, ktoś musi tej pomocy potrzebować i jej chcieć. I ja też trochę rozumiem i wczuwam się w położenie osób, które tak bardzo chcą pomagać. Bo żyjemy w takiej kulturze, że ciężko nam jest poprosić o pomoc, że ciężko nam jest postawić granice, że czasami jest tak, że niby byśmy potrzebowali tej pomocy, ale głupio nam się przyznać, nie chcemy kogoś w cudzysłowie kłopotać. A jeżeli byśmy byli ze sobą szczerzy i otwarci, a co gdyby ta komunikacja była szczera, otwarta? bez jakichś niepotrzebnych barier. Takie komunikaty w stylu no nie wiem, nie chcę cię kłopotać i tak dalej są nieprecyzyjne. No bo jeżeli ty mówisz, że nie chcesz, no to ja mogę to zrozumieć. Okej, okay, no to nie chcę. A potem wychodzi, a, bo się ktoś nie domyślił. Nikt się nie musi domyślać. Bądźmy ze sobą szczerzy. Komunikujmy się ze sobą, nie róbmy takich chodków klocków. Bądźmy bezpośredni. Nie, nie potrzebuję teraz pomocy. Potrzebuję, żebyś mnie przytuliła. Potrzebuję, żebyś mnie wysłuchała. Ok, w porządku, to cię wysłucham, to cię przytulę, ale pamiętaj, że jeśli będziesz potrzebowała jakiejś pomocy, to do mnie zadzwoń. Okej, okay, idealny świat. No to tak, słuchamy, pytamy i obserwujemy. Obserwujemy mimikę, obserwujemy postawę ciała, to też bardzo dużo nam mówi o tym, co przeżywa druga osoba. Ale. Żeby dobrze zrozumieć drugą osobę, trzeba dobrze zrozumieć siebie. Aby mieć współczucie dla drugiej osoby, trzeba mieć współczucie dla samego siebie. Czy ja lubię, kiedy ktoś mi wmawia jakieś emocje? Nie. Czy ja będę to robić innym? No nie. Tym bardziej, że to takie wmawianie komuś emocji to często jest mechanizm obronny projekcji, czyli na przykład to ja czuję się niekomfortowo, więc mówię to tobie, że to ty się czujesz niekomfortowo. I teraz Osobie, która jest w jakiejś trudnej sytuacji, i zaczynamy coś wmawiać, no to jest jak przemoc psychiczna, bo nie dość, że ta osoba jest w jakimś takim trudnym położeniu, to jeszcze jej dowalamy, zmieniamy, zniekształcamy rzeczywistość i naprawdę z tej pomocy to wychodzi jeszcze gorzej. A primum non nocere, nie? Po pierwsze, nie szkodzić, więc czasami naprawdę lepiej wysłuchać, niż się odzywać. No ale kiedy praktykujemy właśnie tę samoświad samoświadomość, to, że nie lubimy, kiedy ktoś nam mówi no już nie płacz w momencie kiedy po prostu zbiera nam się na płacz i chcemy wybuchnąć tym płaczem. No już się nie denerwuj, kiedy mamy ochotę po prostu wykrzyczeć wszystko co nam leży na serduchu. Jeżeli my tego nie lubimy, to czemu robimy to innym? Nie lubisz jak ktoś płacze? Dlaczego czujesz się niekomfortowo, kiedy ktoś płacze? Przeżywamy wszystkie emocje. Przeżywamy radość, przeżywamy smutek. Przeżywamy miłość, przeżywamy gniew, przeżywamy obojętność, nienawiść. Czasami widzimy, że ktoś dziwnie reaguje na jakieś sytuacje. Ale kiedy spojrzymy na siebie ze współczuciem, że okej, okay, ja też miewałam dziwne sytuacje, że ja też miałam dziwne reakcje na, na różne sytuacje, że może moje reakcje były... W cudzysłowie głupie, wydają się głupie, oceniam je jako głupie i niepotrzebne, że mogłam wtedy zapanować nad sobą, ale nie umiałam, to może wtedy też będziemy mieć więcej zrozumienia dla tej drugiej osoby. Nadal nam się pewne zachowania mogą nie podobać. Też tak mam, że pewne zachowania pewnych osób ciężko mi jest zaakceptować, ale nie skreślam tego człowieka, bo ja wiem, że ta osoba też mogła przejść bardzo trudną drogę. Że ta osoba jest teraz najlepszą wersją siebie, taka, jaka jest. Że może coś powie czasem przykrego, bo nie pomyśli. Ale i tak nie jest tą osobą, która była parę lat temu. Może przeszła ogromną przemianę. Może to ja nie potrafię zaakceptować jej demonów. Odsyłam do odcinka Pracy z Cieniem. No i właśnie, akceptacja. Akceptacja tego, co ta osoba przeżywa. To, że teraz płacze że nie jest w stanie może nam wszystkiego opowiedzieć że nie chce nam wszystkiego opowiedzieć że dzieli się tylko wybranymi cząstkami tej sytuacji swojego życia to jest okej okay. nie mamy prawa zmuszać no ale dobra ale co on takiego zrobił że cię tak skrzywdził no ale no powiedz czemu nie chcesz powiedzieć możemy spytać jako przyjaciele jako coach to tak nie bardzo ale jako przyjaciel Możemy spytać, no ale co on dokładnie zrobił? Chcesz o tym powiedzieć? No nie, nie chcę. Ok, no to nie, to, to nie pytam. To czego teraz potrzebujesz? Znowu wracamy do tego, że pytamy tę osobę, co ona teraz chce, jeżeli chcemy jej pomóc, jeżeli chcemy okazać empatię, bo jeżeli chcemy zaspokoić swoją ciekawość, no to już tutaj nie ma mowy o pomocy, nie? Także jakie intencje też za tym stoją? To tyle. Jeśli chodzi o empatię, chciałabym Cię serdecznie zaprosić na sesję coachingową. Jeśli chodzi o pierwszą sesję coachingową, która trwa tak około 30 minut, maksymalnie 30 minut, w której właśnie możesz sprawdzić, czy jestem w stanie pomóc Ci w jakiejś sytuacji, w której możemy omówić sobie zasady, w jaki sposób chcemy pracować, to ta pierwsza sesja jest za darmo. Więc jeżeli uznasz, że nie, jednak nie chcę z Tobą pracować, to dla mnie to jest OK. Ty nic nie tracisz. Dlatego zapraszam Cię na pierwszą sesję darmową. Jeżeli natomiast od razu się zdecydujesz, to ta sesja i tak ona będzie. W sensie my się umawiamy na maksymalnie 90 minut pracy, ale ode mnie dostajesz tę początkową sesję za darmo, czyli wtedy. Nasze spotkanie trwa maksymalnie dwie godziny, a nie maksymalnie 90 minut, tak jak to trwa przy regularnej sesji. Ale jeżeli nie jesteś pewny, to zachęcam Cię do tego, żeby po prostu się umówić na bezpłatną konsultację, a w momencie kiedy jesteś pewny, pewna na 100% masz już temat, który chcesz poruszyć, to wtedy możesz sobie od razu wykupić sesję. Co piąta sesja, też jest w promocyjnej cenie. Zachęcam Cię do tego, żebyś wszedł sobie na moją stronę internetową klaudiamyśnikpoczucie.com, ukośnik, konsultacje, myślnik indywidualne, wszystko będzie w opisie. Tam sobie możesz poczytać o mojej ofercie. Możesz umówić się przez maila albo przez Instagrama. Jeżeli umawiasz się przez maila, przez formularz tam na stronie. To sprawdzaj proszę spam, bo zdarzało się tak, że ja pisałam do pewnych osób, a mimo wszystko nie dostawały tej odpowiedzi. Jeżeli faktycznie długo nie będziesz dostawać odpowiedzi, to wtedy napisz na Instagramie. Zachęcam cię do tego, żeby umówić się na sesję coachingową jak najszybciej, ponieważ niedługo będę rodzić, więc <laughs> będzie mała przerwa. No, ale na razie oczywiście jeszcze pracuję. Lubię to, co robię, sprawia mi to przyjemność. Czuję się w miarę dobrze, także. No, nie wiem, jak długo jeszcze ten stan y, dobrego samopoczucia potrwa, także im szybciej, tym lepiej. Y, możemy popracować właśnie z perspektywą, czyli jeżeli chcesz z kimś naprawić relacje, polepszyć relacje, zapraszam, jeżeli masz jakieś dylematy, zapraszam, jeżeli masz jakieś cele, zapraszam, jeżeli masz jakieś niewspierające przekonania, lęki, również zapraszam. Zapraszam Cię także na live'a na Instagramie. Z którym troszeczkę jeszcze poopowiadam o swojej pracy, bo tutaj też nie chcę zanudzać, poopowiadam właśnie o sesjach coachingowych. Nie chcę tutaj podawać daty, kiedy nagrywam ten odcinek, bo to się może zmienić, ale w momencie publikacji odcinka, na pewno w opisie odcinka i na Spotify, Apple Podcast, i tak dalej, ale także na YouTubie, będzie data i godzina tego live'a na Instagramie. Ja myślę, że on będzie tam krótki, maksymalnie 30 minut. Ale jeśli interesuje cię ten temat, zastanawiasz się, czy, czy chcesz wziąć udział w, w takich sesjach coachingowych, to zapraszam. Oczywiście też będzie zapisany ten live. Dodam pewnie go do wyróżnionych, żeby każdy mógł sobie tam sprawdzić, wrócić do tego. No to jak? Gotowa? Gotowy na transformację? Dziękuję za to, że zostałeś, zostałaś ze mną do końca. Oczywiście bardzo Cię proszę o feedback. O komentarz albo o to, żeby do mnie napisać, jak zawsze jest dla mnie ogromnie ważne, Twoje zdanie jest bardzo ważne, bo nagrywam to dla Ciebie, tak samo jak prowadzę sesje coachingowe, dla Ciebie, żeby móc Cię poprowadzić, ale pamiętaj, że bazuję na Twoich zasobach, na Twoich nieskończonych zasobach, których może nie dostrzegasz, ale po to jestem, żeby Ci pokazać, jak dużo masz w sobie. Życzę ci oczywiście wszystkiego co najlepsze, ale tak tematycznie życzę ci udanych relacji i komunikacji bez barier. Mocno Cię przytulam i słyszymy się za tydzień. Dzięki za Twój czas. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielisz się ze mną swoimi wrażeniami. Nie zapomnij także o zostawieniu łapki w górę, o subskrypcji kanału i zaobserwowaniu mnie na Instagramie, aby nie przegapić treści, które wrzucam. Dzięki za dziś. Cześć!